Cześć! W poprzednim odcinku wykonaliśmy mechanikę, która pozwalała naszemu graczowi zgarnąć marchewkę, która znajdowała się gdzieś na mapie. Nic więcej z tego nie wynikało, nawet nie dostawał żadnego punktu, a chciałbym to zmienić. Dlatego w Content Browserze klikam prawym i wybieram Blueprint Class. Nie wybieram żadnej klasy z tutaj domyślnych proponowanych, tak jak wcześniej wybierałem Actor, ale wybiorę tutaj z listy Game Instance, czyli instancję gry. Jest to klasa, która jest uruchamiana zawsze, gdy gra się rozpoczyna i trwa przez całą grę, nawet jeżeli zmieniamy mapy. Czyli jeżeli na jednej mapie zdobędziemy marchewkę i zliczymy te punkty, na innej mapie dalej te punkty będą zapamiętane. Do tego właśnie jest Game Instance. Nazwałem ją instancja gry. Wejdźmy do środka. Nie musimy tutaj nic zmodyfikować. To jest element, który będzie przechowywał jakieś wartości, czyli stworzy jakąś zmienną, która właśnie tą wartość punkty będzie przechowywać. Nazwę ją punkty, ale nie będzie to boolean, ponieważ nie w true i false ma mieć wartości, tylko zliczać punkty, a więc niech to będzie integer. Punkty będą wartościami całkowitymi, czyli 1, 2 i tak dalej. Niech to będzie integer. Skompilujemy teraz klasę, no i widzimy, że domyślna wartość to jest 0. Ok, niech tak będzie. Zamykamy. Aby korzystać z instancji podczas gry, trzeba wejść do Edit i Project Settings, ponieważ trzeba wskazać, że właśnie z tej instancji gra będzie korzystać, ponieważ domyślnie jest jakaś instancja. Wpiszemy tutaj Game Instance i widzimy, że jakaś domyślna instancja jest, ale chcemy ją zmienić. Dlatego zaznaczamy instancja gry w Content Browserze i naciskamy strzałkę, aby ta instancja została podmieniona na naszą. OK. W tamtej poprzedniej niewiele było, więc nie mamy żadnego większego problemu, że ją podmieniliśmy. Wróćmy do klasy Blueprinta z naszą marchewką. Mamy tutaj set visibility i w sumie tyle. A chcielibyśmy, żeby ta klasa odnosiła się do klasy, do instancji i zamieniała wartość punkty na inną. Więc wykorzystamy tutaj klocek cast to instancja gry, bo właśnie do tej instancji się, do tej klasy się odnosimy. OK. W object musi być odniesienie do Game Instance, więc wpisujemy Game Instance i jest coś takiego jak Get Game Instance. To właśnie korzysta z parametrów, które podaliśmy w Project Settings. OK. I tutaj możemy korzystać z dowolnego elementu, który jest w instancji. Jak pamiętam, jest tylko zmienna punkty, więc możemy wybrać Get zamiast Set i dodać po prostu jeden punkt. Wybieramy Get, no i węzeł wyciągamy z punkty i naciskamy dwa razy plus plus, czyli increment, a więc dodanie jednej wartości do aktualnej wartości punkty. No i żeby to jeszcze działało, musimy to połączyć w tym miejscu. OK. Wszystko działa fajnie. Punkty na razie to wynoszą 0 i dodawany jest do tego jeden punkt do dowolnej wartości. OK. Możemy skompilować, zapisać. Jednak jest pewien problem, ponieważ gracz może oszukiwać i kilka razy wchodzić w kolizję, nawet jak marchewki już nie ma. Dlatego wydamy klocek do once, żeby można było tylko raz wejść w kolizję z kapsułą. A dokładnie wiele razy, ale wszystko po klocku do once będzie wykonane raz.